Films International Audience to spotkanie, event wymyślony przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Media Desk Polska. Naszym celem było od samego początku, żeby sprowadzić kilku ważnych sales agentów, powiedzmy takie osoby, które są kluczowe w Europie, ale też które interesują się polskim kinem, czyli potencjalnie mogą być zainteresowane zakupem polskich filmów, a być może nawet w swoim portfolio już posiadały polskie tytuły. Zaprosiliśmy 6 agentów reprezentujących Europę. Jest m.in. Dirk Schwerhoff, reprezentujący Beta Cinema, który właściwie cały ubiegły rok współpracował z nami przy kampanii oscarowej filmu W ciemności Agnieszki Holland. A bardzo niedawno, bo niecały miesiąc temu, kupił kolejny polski film, to jest Imagine Andrzeja Jakimowskiego. Pozostali agenci to m.in. Sola Media, która specjalizuje się w filmach animowanych, filmach dla młodzieży i widowni familijnej. Jest z nami Peter Torkelson, są przedstawiciele innych krajów, także mamy nadzieję, że to jest taka grupa, która będzie dosyć reprezentatywna i która da też naszym producentom dobry feedback, jeśli chodzi o ich filmy. Wszyscy znamy powiedzenie, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby przedstawić sales agentowi projekt, natomiast wielokrotnie jest już za późno. My, prezentując tutaj projekty na różnym poziomie zaawansowania, chcieliśmy właśnie uniknąć takiej sytuacji, że jest już za późno, więc niektóre projekty były pitchowane na bardzo wczesnym stadium. Studio A prezentuje tutaj dwa projekty. Pierwszy to jest ostatni scenariusz Jerzego Stefana Stawińskiego, Czerwona kurtyna, a drugi to jest współczesny thriller we Wrocławiu, nazywa się Hasz Hasz. I zarówno jeden, jak i drugi projekt spotkał się z zainteresowaniem. Jeszcze nie wszystkie spotkania za mną, ale do tej pory nikt żadnego projektu nie odrzucił, więc wygląda na to, że oba projekty będą miały międzynarodowych agentów sprzedaży, co dla polskiego filmu nie jest częste i jest jednym z powodów, dla których polska kinematografia nie ma się dostatecznie dobrze, bo nikt nas nie reprezentuje za granicą. Zazwyczaj, jeżeli się rozmawia z agentami sprzedaży, to się rozmawia w ostatnich dniach festiwali, kiedy oni są bardzo zmęczeni i mają 3 minuty czasu. Tu przyjechali specjalnie dla nas, to rzadka okazja i wielkie podziękowania dla Mediadesku, że to zostało zorganizowane. Każdy z nas ma 20 minut, to jest zupełnie inna okazja. Potem jest jeszcze wieczorne party, gdzie można pogadać dłużej. Więc to jest absolutnie unikalna sytuacja i uważam, że co najmniej raz w roku takie spotkania powinny się odbywać. One się powinny odbywać na etapie bardzo wczesnym, tak jak my nie prezentujemy żadnego projektu, który jest gotowy do zdjęć. Prezentujemy projekty, które prawdopodobnie dopiero za 2 lata będą w zdjęciach, bo jest niezmiernie ważne, żeby mieć takiego towarzysza, jakim jest agent sprzedaży od samego początku, żeby była szansa wysłuchać jego uwag do scenariusza. Wtedy on się też czuje współautorem i po prostu ta współpraca jest na trwalszych podstawach. Oczywiście to nie dotyczy wielkich polskich filmowców, Agnieszki Holland, czy Andrzeja Wajdy, czy Jerzego Skolimowskiego, ale dla debiutujących twórców to jest naprawdę być albo nie być. Tutaj ze swoim projektem Nie dla Twoich oczu. Jest to koprodukcja polsko-brytyjska, dramat psychologiczny z elementami thrillera. To historia 45-letniej Teresy, która przyjeżdża ze swoją córką, 6-letnią Anią, do Wielkiej Brytanii, by zacząć pracować u zamożnej 70-letniej Elizabeth. Mój projekt został zaproszony tutaj przez 2 agentów sprzedaży z Nonstop Sales ze Szwecji i z Levelk z Danii. Jestem już po pitchingach, po rozmowach bardzo zadowolona. Myślę, że z dużym zaciekawieniem słuchali mojej historii. Może nawet za długo ją opowiadałam, ale każdy z nich stwierdził, że jest wciągnięty tą opowieścią.
Jak jedziemy na festiwale typu Berlin czy Cannes, nigdy nie ma czasu spotkać się z tymi agentami, to znaczy oni nigdy nie mają czasu. Tutaj mieli 20 minut na każdego z nas i to było wspaniale, móc im zaprezentować ten projekt. Spotkania z agentami sprzedaży to jest tak cenna rzecz, także jeżeli byłaby możliwość, żeby częściej ich zapraszać tutaj do Polski, to byłoby wspaniałe. Ja myślę, że no, polski rynek też jest specyficzny. Agenci sprzedaży może bardziej szukają filmów anglojęzycznych, czy każdy ma tam swój specyficzny rynek, którym się zajmuje. A taka możliwość osobistego spotkania, rozmowy, nawiązania kontaktu jest czymś bardzo cennym, więc myślę, że gdyby było więcej tego typu spotkań i imprez, byłoby to z wielką korzyścią dla promocji polskiego filmu za granicą. Ja jestem reżyserem i scenarzystą projektów By the Pool. Jesteśmy na etapie wczesnego draftu scenariusza i po jednym spotkaniu dosłownie z panem Saszą Wieser z austriackiej firmy dystrybucyjnej. No i mieliśmy fajną rozmowę na temat możliwości koprodukcji, bo szukamy koproducenta do tego projektu. Myśleliśmy o Skandynawii, on nas jakby popiera ten tok myślenia. Sasza Wieser zasugerował, obejrzawszy nasz zwiastun, który zrobiliśmy w ramach projektu Passion to Market, że bardzo fajny zwiastun, ale sugerował, żeby może zrobić też, nakręcić scenę z filmu, żeby też mieć się po prostu poza sferą trailera, który posługuje się trochę odrębnym językiem, żeby mieć po prostu zrobioną scenkę z filmu, nakręconą po prostu według języka już de facto filmowego. No i bardzo dobrze jest zorganizowane, uważam. Fajne materiały zostały przygotowane i odbywa się to w jakiejś takiej fajnej, kameralnej atmosferze, więc to jest na pewno zaleta. Ja na tych spotkaniach przedstawiałam dwa projekty, filmy Political Dress oraz Toys. To są filmy dokumentalne, które są dwoma z pięciu filmów dokumentalnego cyklu Przewodnik do Polaków, który został wyprodukowany przez Instytut Adama Mickiewicza. I te spotkania były bardzo owocne. Rozmawialiśmy nie tylko o tych projektach, które były tutaj w programie imprezy, ale również o całym cyklu, ponieważ każdy z filmów, chociaż żyje swoim własnym życiem, to jednak łączy je ten motyw przewodni, który jest bardzo istotny i tak też spotkał się z zainteresowaniem agentów. Są powody do optymizmu, bo każdy z partnerów wyraził swoje zainteresowanie nie tylko tymi filmami, o których konkretnie rozmawialiśmy, ale też pozostałymi filmami cyklu. Jesteśmy umówieni na dalsze działania, na to, że zobaczą wszystkie filmy i prawdopodobnie jest wtedy szansa, że te filmy pójdą w świat. To jest pierwsze tego typu wydarzenie, które jest wydarzeniem specjalnie zorganizowanym dla producentów, dla ich filmów, dla branży filmowej. To nie jest wydarzenie, które towarzyszy festiwalowi filmowemu czy jakiemukolwiek innemu filmowemu wydarzeniu. Myśmy zaprosili na 3 dni sales agentów tylko po to, żeby oni mogli się spotkać z polskimi producentami. Uważam, że to jest największa wartość tego wydarzenia, dlatego że salesi od samego początku wiedzieli, że będą mieli 2 dni od rana do późnych godzin wieczornych czy popołudniowych zajęte spotkaniami. Te spotkania faktycznie trwały po 15-20 minut, tak jak takie profesjonalne pitchingi. Cała ta ekipa organizacyjna czuwała nad tym, żeby ten czas nie został przekroczony, dlatego że wszystko da się opowiedzieć w tym czasie, a już na pewno zainteresować projektem. Polscy producenci wielokrotnie i często uczestniczą w pitchingach organizowanych na całym świecie. Natomiast nie jest to łatwa sprawa. Niektórzy mają takie zdolności, powiedziałabym, indywidualne, innym jest trochę trudniej. Natomiast na pewno można się tego nauczyć.
film jest w pewnym momencie produktem, który oni muszą sprzedać. Jakkolwiek byśmy tego słowa nie lubili, jakkolwiek byśmy chcieli i uważamy film za sztukę, to w pewnym momencie trzeba tym zainteresować te osoby, które nam pozwolą, żeby film dotarł do widzów na całym świecie. No, czyli najlepiej dobrego sales agenta.